Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla tych, którzy, dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Kiedy człowiek się zastanawia czasami, mówię do tych z was, którzy szerzycie królestwo, coś jakoś mi nie idzie, to dobrze jest zweryfikować to, co się głosi innym ludziom. Dobrze jest zweryfikować to, co się mówi do innych ludzi. Dobrze jest zweryfikować to, jakiego Boga innym ludziom się głosi. Tu jest napisane, że mowa o krzyżu jest mocą Bożą. A każda inna mowa mocą Bożą nie jest. Głupstwem jest dla tych, którzy giną, mowa o krzyżu. Krzyż to nie drewno, to nie symbol. To miejsce, w którym Bóg uwolnił największy i jedyny dla Niego możliwy potencjał miłości do człowieka. On w ten sposób uwolnił miłość do człowieka, że dał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I mowa o tym jest głupstwem dla tych, którzy giną. Powiem Ci, jeśli do Twojej służby zacznie pukać śmierć, to znaczy, że przestałeś głosić o krzyżu. Przestałeś komunikować o krzyżu. I wtedy przychodzi śmierć. I służba zaczyna tonąć. Bo ludzie nie mogą w żaden sposób uchwycić tego końca wełenki pod tytułem zbawienie wieczne. Oni tego nie uchwycą, jeśli Ty nie będziesz głosił o krzyżu, o tym, co zrobił Jezus Chrystus dla ludzi, o tym, że Jezus Chrystus jest jedyną odpowiedzią dla człowieka. Jedyną odpowiedzią dla człowieka. Jedyną odpowiedzią dla człowieka, Jezus Chrystus. Co pewien czas robię to celowo. Umieszczam informacje o tym, że poza Chrystusem Bóg nienawidzi ludzkości. Co pewien czas to robię. I zauważyłem, że hejt w tym temacie jest zawsze taki sam albo silniejszy. Zawsze taki sam albo silniejszy. Rozumiecie to? To jest dla ludzi nie do zniesienia, że to w Chrystusie Jezusie Bóg świat ze sobą pojednał. A poza Chrystusem Jezusem nie ma nic między Bogiem a człowiekiem. Jedynie czeluść. Rozumiecie? I święty Paweł to wiedział. I święty Paweł głosił Chrystusa ukrzyżowanego jako dowód miłości Boga do człowieka. I robił to do końca. I nigdy nie zrobił obejścia naokoło. I nigdy niczego nie akcentował inaczej. Spójrz dzisiaj na to, co głosisz. Kiedyś Kenneth Hagin modlił się do Boga i powiedział: Panie, coś moja służba staje w miejscu. A Bóg do niego powiedział w jego komorze: Kenneth, zacznij więc głosić moje słowo. A Kenneth powiedział: Panie, co za tym ja robię? Bóg powiedział: przeanalizuj, Kenneth, co głosisz. I Kenneth przeanalizował, co głosi. I prawdy Bożej tam było 20%. Było tam dużo religii, było tam dużo humanizmu. Tamtejszej religii, nowożytnej, charyzmatycznej. Rozumiecie? I Kenneth się poprawił. I służba jego się poprawiła. On się poprawił i jego służba się poprawiła. Jak się będziesz się modlił, powiedz: Boże, ja chcę, żeby moja służba wywarła taki wpływ jak Pawła. Ja tego chcę. Bez względu na to, jaka jest Twoja służba.
Niech ona wywrze wpływ taki, jaki wywarła służba Pawła. A centrum twojej służby musi być takie samo jak centrum służby Pawła. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały jako jedyna odpowiedź Boga dla zgubionego świata. I tam nie ma nic więcej. Nic więcej. Poza tym jest tylko czeluść. Zrozumcie to. Módl się tak do Boga. Boże, dziękujemy Tobie, że Ty nam dałeś światło na to, co i jak głosić. Ojcze, będziemy głosili Chrystusa takim, jakiego Go poznaliśmy. Będziemy ogłaszali Twoje dzieła w taki sposób, jak poznaliśmy Ciebie. A poznaliśmy Ciebie przez Jezusa Chrystusa, jedynego Pana i Króla. Mówimy na Ciebie. Boże, otwieramy się dzisiaj na to, abyś wskazywał nam, w jakich miejscach zeszliśmy gdzieś z linii frontu. Aleluja! Jesteś Panem, na siebie wziąłeś grzech, czciłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe, poniosłeś karę.
siebie wziąłeś grze, zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe, podniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś grze, zniszczyłeś śmierć i moc. Oh.
to za wszystko, co wykonałeś na krzyżu Golgoty. My dziękujemy Tobie, że każdy ciężar, każda choroba, wszystko spadło na Ciebie. My dziękujemy Tobie za moc wyzwolenia. My dziękujemy Tobie, że to, co należało się nam z powodu naszej grzeszności, spadło na Ciebie, a to, co należało się Tobie, zostało przypisane nam. My uwielbiamy Ciebie. My dziękujemy Tobie za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi, Twoimi przyjaciółmi, Twoimi współpracownikami. Szukoroba zakala.
zbudowane poza tobą runęło dzisiaj. Jeśli tak wierzysz, jeśli zgadzasz się z tym, to pomóż się w taki sposób, że wszystko to, co zostało w twoim życiu zbudowane, nie na prawdach Chrystusowych, ale na czymś enigmatycznym, to niech to wszystko dzisiaj runie. Niech runie. Nawet jeśli miałaby runąć jakaś twoja służba, to rozpoczniesz ją na nowo, w prawidłowy sposób. Szoko to ruba zaka na rwasa,
się znaleźć w takim miejscu swojego życia i swojej służby, że imię Jezus spowszedł niejedno ciebie. Weź teraz autorytet nad wszelkimi duchami religijnymi, nad wszelką polityką, nad wszelkim humanizmem, nad wszelkim zafałszowanym chrześcijaństwem, nad wszelką antychrystusowością. Bierz nad tym autorytet, cokolwiek przyciemniło twój umysł i imię Jezus stało się takie samo imię jak imię Agata, to weź nad tym autorytet, powiedz przeprzyduj diable, zabijaj swoje pazury swojego umysłu. Imię Jezus to największe imię. Coś wam powiem, obchodziłam kiedyś w swoim życiu imię inny. Ale kiedy Artur wyszedł z więzienia i powiedział tak, jest jedno imię pod niebem i na ziemi, to imię Jezus. Nie obchodzę imieniem, nie czczę imieniem, nie oddaję czci żadnemu innemu imieniu. I wiem, że diabeł w ludzkich umysłach zaraz powie, a to takie tam w ogóle, że brak miłości, a ja... Nie o to chodzi, chodzi o wagę. Chodzi o przełożenie ciężaru. To imię Jezus! Ono musi być inne niż inne, niż inne imiona. To w nim jest moc. To na to imię zechnie się każde kolano i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem. Powiedz to, Jezus jest Panem. Powiedz, Jezus jest moim Panem. Jezus jest Panem mojej duszy. Jezus jest Panem mojego ciała. Jezus jest Panem mojego ducha. Jeśli cokolwiek w twoim życiu nie działa, to chcę ci powiedzieć, że pewnych aspektów twojego życia nie ukryjesz modlitwą i nic nie będzie wydarzało, bo ktoś na ciebie będzie kładł ręce. Musisz ten temat ukryć przez posłuszeństwo. Oddać w posłuszeństwo Chrystusowi poszczególne dziedziny swojego życia. Jeśli coś nie działa, to nie zawiódł Bóg, zawodzisz ty i ja. Zawodzi zawsze element ludzki, nigdy nie zawodzi Bóg. Z Bożej perspektywy jest wszystko załatwione. Jezus na krzyżu Golgoty zamanifestował życie i zwycięstwo. Tam zamanifestowało się życie i zwycięstwo. Tam nie nastąpiła porażka. Tam nie nastąpiła porażka. Tam nastąpił cud zbawienia. Cud zbawienia. Cud zwycięstwa. Szotoromasa. O, remata kolorowo, sokoromasa. Wywyższamy Ciebie. Jedyny Zbawiciel. Podaj Jemu wszystkie dziedziny Twojego życia, które nie owocują. Powiedz, Jezus, ja chcę, abyś był Panem każdej dziedziny mojego życia. Chcę, abyś był Panem każdej dziedziny mojego życia. Zaśpiewaj pieśń, Jezus Królem jest.
troszkę trudzi się człowiek. Jedyną rzecz, którą dostaliśmy w życiu za darmo, to jest zbawienie. Zbawieni mamy przez wiarę, przez łaskę, za darmo. Ale resztę rzeczy w naszym życiu to jest kwestia naszego posłuszeństwa i naszego działania. Jeśli tak chcesz, to powiedz, będę budował. Będę budował na Twoich prawdach. Będę budował na Twoich prawdach. Powiedz, będę budował na Twoich prawdach. I moja budowla będzie trwała. Ona będzie silna. Nie będzie krucha. Nie będę budował na piasku. Ale będę budował na silnym fundamencie. Ojcze, ja modlę się o świadomość ludzi. Ja dziękuję Tobie. Ja w tej chwili w imieniu Jezusa Chrystusa odsuwam wszelkie duchy ogłupiające. W imieniu Jezusa ja teraz mówię do wszelkich ogłupiających duchów. Wolni w imieniu Jezusa! Zabraniam wam dotykać umysłów ludzi. Sprzeciwiam się wam. Odpycham was przez moc imienia Jezus. Nie działacie w życiu ludzi. Ja ogłaszam, że ludzkie umysły są chłodne, że przyjmują Słowo Boże, że każdy rozumie, w jakim jest miejscu swojego życia i buduje adekwatnie do tego, w jakim miejscu jest. Ojcze, ja dziękuję Ci za ducha mądrości.
się o Twoją służbę, o Twój kawałek Królestwa. Ręka Boga jest nad Tobą. Dokonuj zmian. Przeglądaj tą służbę. Obejrzyj ją. I zdolność się do tego, abyś naprawiał, zmieniał i wdrażał. Thank you.
satela benedra ilach mashman betalad benedras ilach man beiravadar ilasiradas ilach man beishutedu shudu zmeshtedu kiedy kobiu swoich nieprzyjaciół, który dałeś mu strategię, a on nazwał cię Bogiem przełomów. Teraz podejmuję decyzję, Ojcze, o zmianę w swojej służbie. Ojcze, ja modlę się nad każdym z tych ludzi. Wzywam Twojego imienia, potężny Święty Duchu. Wzywam Twojego imienia, Ty, który dokonujesz przełomów. Thank you.
którzy w Królestwie Bożym złożą wszystko, aby pozostawić swój ślad. Albowiem ci, którzy znali swojego Boga, zaczęli działać. Prorokował o tym Daniel. Łaska jest ci dana do tego, abyś szerzył myśl apostolską. Do tego ci łaska. Wróciłem się. Pracowałem. Byłem w niebezpieczeństwach, w problemach, w kłopotach. On wziął łaskę i ją przekuł. On ją przekuł na działanie. Halleluja. Działanie to twoje drugie imię. Twoje drugie imię.
być taką marionetką tańczącą przed Panem i cieszyć się z epoki klasy. O, moje dziecko, aleluja, jesteś zbawiony. Ale tak się zachowuje ojciec wobec dziecka, które jest dzieckiem specjalnej troski. Tak się traktuje niedorozwinięte dzieci. A, czy cieszę się, że tańczysz. Już masz 30 lat, pięknie tańczysz, synu, córeczko, aleluja. Nie. Bóg nie ma dzieci specjalnej troski. Rozumiesz mnie? Nie jesteś dzieckiem specjalnej troski. Jesteś synem albo córką Królestwa Bożego. I masz łaskę przekuć na działanie. Na działanie. Jutro zaczniesz to robić. Tam, gdzie będziesz. Zaczniesz to przekuwać na działanie. Zaczniesz głosić Chrystusa jutro. Jutro będziesz uzdrawiał chorych. Jutro będziesz prorokował. Jutro chcę nowe poselstwa w internecie. Jutro. Jutro będziesz śnił sny pańskie. Będziesz miał wizję. Otwieraj się teraz na to. Powiedz Boże, ja chcę, żeby jutrzejszy dzień był dniem pracy. Dniem, w którym będę mógł pracować w Twoim Królestwie. W moim duchu, duszy i ciele. Nauczysz się odpoczywać w biegu. Aleluja. Abakata Sabane. Nauczysz się tego. Nauczysz się tego. Religijne zwiedzenie mówi, tańcz przed Panem. On się cieszy z Ciebie. Ja się nie cieszę, gdy mój syn, który waży prawie 100 kilo, tańczył przede mną. Ja się bardziej cieszę, że zapieprza na samochodzie ciężarowym. Rozumiesz, o czym mówię? Z tego się cieszę. Jestem dumny z niego. Się wziął do roboty. Rozumiecie, o czym mówię? Halleluja. Zamieściłem ostatnio w internecie. Człowieka, naszego brata w Chrystusie. 8 razy pod rząd, znowu mister Olimpia. 8-krotny mistrz świata. Wchodził na podium i zawsze kłosił Chrystusa. Rozumiecie? Kłosił Chrystusa. Podnosił swoje ręce. Ponad 60 centymetrów obwodził. I mówił, Jezus jest Panem. I Jezus jest Panem. I wiecie, co powiedział? Powiedział, wszyscy by chcieli dobrze wyglądać, ale nikt nie chce podnosić tych cholernych ciężarów. Nikt tego nie chce robić. Wszyscy by chcieli, żeby było super. Ojcze, modlimy się do Ciebie. O odnowienie służb. W Świętym Duchu, który dałeś nam łaskę i apostolstwo. My patrzymy teraz na krzyż Golgoty. My widzimy umarłego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Ojcze, my jednoczymy się teraz w naszych duszach z tą myślą, apostolską, że jesteśmy tutaj po to na siebie, aby krzyż Golgoty
Wróciłeś mój swoją krwią.
Byłoby życie ma. Thank you.
zostaną tutaj dziewczyny. Na poprzednim nabożeństwie zawołał osobę z tym bólem,
położył na mnie ręce, pomodlił się, no i, no i nie ma. Amen. Amen. Ja ogólnie urodziłam się z wadą serca. Miałam 3 operacje. Ogólnie lekarze mówili, że nigdy w życiu nie będę już zdrowa. I wiecie co, przed moim nawróceniem poszłam na rozmowę z lekarzem i on powiedział, że moje EKG jest okej. To było dziwne. To było już wtedy dziwne. Ja pojechałam do Holandii, pracowałam fizycznie i tam mój brat głosił mi Ewangelię, ja przyjąłam Jezusa. Wiedziałam, że Jezus mnie wtedy uzdrowił. Ale po jakimś czasie zaczęły się takie dziwne skurcze, takie bloki z sercu napadowo-komorowe i to było bardzo ciążliwe, bo w pewnym momencie po prostu zaczęło mi się kręcić w głowie i słabłam. I kilka miesięcy temu przyjechałam tutaj na Szkołę Życia. Wtedy Artur się modlił o osoby z wadami serca, ogólnie z problemami serca. I ja wyszłam do modlitwy i od tej pory jest cisza, totalna cisza. Po prostu moje serce bije jak należy i to jest niesamowite, to jest naprawdę niesamowite. Ja mam taką teczkę z tymi wszystkimi dokumentami, jakby ktoś chciał, to mogę pokazać, ale to jest niesamowite, po prostu co Bóg czyni. I ostatnio też było coś takiego, że komary mnie bardzo mocno kąsiły. I wiecie co, ja popukłam, ja miałam tutaj taką nogę ostatnio. I ktoś powiedział, jak ta noga? A ja mówię, no okej. Okay. No i ostatnio też się o mnie modlili. I mówili, dobra, to ja się jeszcze pomodlę o tą nogę. I wiecie co? I już od tej pory nie puknę. Amen. Od tej pory nie puknę. Amen. Amen. Moja siostra miała cukrzycę. Teraz niedawno miała operację. I przy okazji tej operacji chcę powiedzieć świadectwo odnośnie właśnie tej cukrzycy. Ja się modliłam o to, żeby ten cukier się wyrównał do poziomu taki, jak Bóg zaplanował. I po operacji ten lekarz, który ją operował, powiedział, że cukier jest okej, okay, żeby jej nie dawać leków. Amen. Okej. Okay. Jeszcze też świadectwo. Samo, co Jacek tego samego dnia zostałam uzdrowiona. Bo to słowo wiedzy tutaj przyszło, już ktoś przed sobą jest. Ja miałam refluks od 3 miesięcy i pamiętam, jak przyszłam do Artura, bo to jest takie dławienie tutaj w gardle. Powiedziałam, że mnie bardzo dławi. On zapytał się, czy to mi przeszkadza w oddychaniu. I nie mogłam sobie z tym poradzić, było okropne pieczenie. Wiecie, to tak jak ktoś ma refluks, to wie, że jak nie możesz, jak wydaje się, że nie możesz oddychać, to jest blisko takich ataków paniki. Chcę wam powiedzieć, że ewangeliści modlili się za mnie. Ja za każdym razem, jak ustawiam leki i to się bardzo mocno nasilało, to wracałam z powrotem. Jest taki lek, który obniża kwasowość w żołądku. Natomiast zdecydowałam się jakiś czas temu, że je całkowicie odstawię i nie mam refluksu w ogóle. Amen. Ja też mam powiedzieć na końcu, zanim uczcimy naszych kochanych nowożeńców. Ja się pochorowałem jakiś czas temu. No i to takie było dla mnie duże, bo ja nie miałem z tym problemu bardzo wiele, wiele lat. Przed nawróceniem miałem problemy alergiczne, jakieś tego rzędu. No i oczywiście trwałem w wierze i tak dalej. Natomiast nie byłem w stanie sobie z tym poradzić, a na krótkim odcinku czasu wszystkim następowało natychmiastowe, nastąpiło natychmiastowe uzdrowienie. Więc zacząłem sobie pomagać różnymi rzeczami, nawet takimi wsiewami różnymi. Ale kilka dni temu jedna osoba ze stawienników napisała mi informację, mówi, jeśli się tam coś w sobie zmyślam, to mnie tam skoryguj, ale mówi, że widziała ta osoba demona opartego o moją klatkę piersiową łapami. Ja napisałem do grupy wstawienniczej i powiedziałem, żeby w ten sposób to złamać, zgodnie z tą informacją. Po czym rano dostałem informację, że demon odszedł i odeszło. Ja mam jeszcze ponadwyrężane wszystko, bo ja czuję, że mam ponadwyrężane. Natomiast dlaczego wam to mówię? Bo chcę wam też pokazać, że
Wiele chorób jest natury demonicznej i nie wolno nam tego też bagatelizować. I wielokrotnie musimy wystąpić przeciwko demonicznej sile. W tym momencie choroba będzie się kończyła. Ona musi odejść. Amen.